Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych. Tak brzmi fragment komunikatu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikowanego w piątek 21 maja. Poprosiliśmy o komentarz polityków oraz pełniącego funkcję burmistrza Wojciecha Dobrołowicza. Jestem wstrząśnięty, ponieważ bym powiedział, TSUE realizuje politykę Europy dwóch prędkości. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, jak nie podejmowana jest decyzja związana z Nord Stream 2. Jeżeli ktoś mi mówi, że Nord Stream 2 nie zmienia bezpieczeństwa energetycznego, nie zmienia generalnie bezpieczeństwa naszej części Europy, być może preferuje stronę niemiecką, ale pogarsza sytuację na pewno geostrategiczną naszego kraju, ale nie tylko naszego kraju. I w tej sprawie nie możemy doczekać się obowiązujących decyzji. Natomiast tutaj mamy bardzo szybką decyzję. Oczywiście to jest jeszcze jak gdyby decyzja wstępna, ale niby z natychmiastowym działaniem. Jest mi bardzo to trudno komentować. Niezbyt sobie wyobrażam, na czym to ma polegać. Tak? To znaczy uważam, że TSUE też powinno brać pod uwagę coś takiego, że są ludzie, jest praca i to nie było tak, że to była jakaś kopalnia, która powstawała na zasadzie zaskoczenia ze złamaniem obowiązujących procedur. Więc nie do końca rozumiem, na czym to ma polegać. No liczę, że tutaj będzie taka awantura. To jest oczywiście próba ograniczenia naszej konkurencyjności ekonomicznej poprzez większe koszty energii. Proces odchodzenia od wydobycia węgla, brunatnego, rozumiem, że może być przeprowadzany, ale on musi być przeprowadzany w sposób krok po kroku, a nie w sposób gwałtowny. Tutaj jak gdyby według mnie jest traktowanie ludzi, górników trochę na zasadzie, nie wiem, drugiej kategorii. No, to znaczy ja jestem tą decyzją jednak zbulwersowany. Nie wyobrażam sobie, ten wyrok dosłownie dotarł do nas tutaj w Bogatyni kilka minut temu. Będzie pewnie bardzo mocno analizowany przez stronę polską, przez służby prawne. Rozumiem, że to jest wyrok jakby taki zabezpieczający dopiero rozpatrzenie sprawy, natomiast ciężko mi powiedzieć, czy będzie się można od niego odwoływać, czy się nie będzie można odwoływać, bo trwają jakby analizy prawne. Jeżeli będzie się możliwość odwołania, to oczywiście się strona polska będzie od tego odwoływała. Natomiast niezależnie od tych formalnych kwestii, no nikt przy zdrowych zmysłach, przepraszam za takie określenie, nie może z dnia na dzień zaprzestać wydobywania węgla w kopalni, bo to skutkuje tym, że za kilka dni po prostu stanie elektrownia Turów, która dostarcza około 8% energii w Polsce. Nie ma takiej możliwości dla systemu energetycznego w Polsce, żeby wyłączyć całą elektrownię Turów, bo to oznacza olbrzymie perturbacje w gniazdkach w Olsztynie, Szczecinie, Warszawie, Gdańsku, bo to jest system naczyń połączonych. My się w ogóle z takim orzeczeniem TSUE nie zgadzamy. No i będziemy podejmowali działania. Nie ma takiej możliwości z dnia na dzień, z godziny na godzinę, dlatego że ktoś wydał w Brukseli wyrok zamknąć kopalnię, a w konsekwencji elektrownię. To jest po prostu wyrok, który strona polska i rząd polski nie będzie akceptował. I ja mogę powiedzieć w imieniu tutaj Prawa i Sprawiedliwości, że my się całkowicie z takim wyrokiem nie zgadzamy i z takim w ogóle procedowanym nie zgadzamy. To są gigantyczne straty dla Polski. Ktoś, kto takie wyroki wydaje, no, jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Jestem wstrząśnięty i zbulwersowany tą decyzją, która właśnie przed chwilą dotarła. To dla nas ogromny cios i jedno, co warto podkreślić, że wiele instytucji, które ma w nazwie sprawiedliwy albo sprawiedliwa, okazuje się niesprawiedliwa i w tym przypadku Trybunał Sprawiedliwości nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością. Nie liczą się z ludźmi, nie liczą się z ich bytem, z ich codziennym utrzymaniem, ale nie liczą
wiążą się też z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Kopalnia i elektrownia to naczynia połączone, odcięcie jednego blokuje możliwość funkcjonowania drugiego, ale dla nas, dla mieszkańców miasta i gminy Bogatynia, to jest wizja bieda szybów, które były w Wałbrzychu, utraty tylu miejsc pracy, głodówki i zmarnowania wszelkich planów, marzeń o przyszłości. Dlatego mam nadzieję, że pojawi się jakieś światło w tunelu, że jednak będzie możliwa zmiana tej decyzji i że kompleks Turów, kopalnia Turów będzie funkcjonowała, że będzie zapewniony ten byt dla tysięcy mieszkańców miasta i Bogatynia, ale i całego regionu. Ci, którzy podejmowali tę decyzję, są oderwani od rzeczywistości. Oni chyba żyją w innym wymiarze, nie znają podstawowych zasad funkcjonowania kopalni i elektrowni i nie kierują się sprawiedliwością społeczną, sprawiedliwością ludzką, tylko zapewne jakimiś interesami albo wpływami osób, które na tą decyzję miały wpływ. W uzasadnieniu wyroku czytamy między innymi, że Polska nie wykazała w wystarczający sposób, że zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem jej bezpieczeństwa energetycznego, zaopatrzenia polskich odbiorców w energię, czy też dla transgranicznych przesyłów energii.